Obecna piąta generacja Land Rovera Discovery przeszła facelifting w 2021 roku. Zmieniły się przednie lampy, grill oraz przedni zderzak, a dodatkowo z tyłu tylne lampy oraz tylny zderzak. Obecnie w ofercie są dwa silniki benzynowe, a jest to 4-cylindrowy, 2-litrowy o mocy 300 koni mechanicznych i 6-cylindrowy, 3-litrowy o mocy 360 koni mechanicznych oraz dwa 6-cylindrowe silniki diesla, oba pojemności 3 litrów, o mocy 249 koni mechanicznych oraz 300 koni mechanicznych. Wszystkie wersje silnikowe są wyposażone w napęd na 4 koła, posiadają miękką hybrydę oraz 8-stopniową skrzynię automatyczną. Ja miałem wielką przyjemność testować Discovery z fantastycznym 6-cylindrowym silnikiem benzynowym, który poza świetnymi osiągami także przepięknie brzmi. Posłuchajcie. Zmiany w nowym modelu objęły też wnętrze samochodu, które obejmują większą kierownicę, która moim zdaniem świetnie pasuje do charakteru samochodu. Jest też nowy system operacyjny wraz z większym ekranem oraz dźwignia do obsługi skrzyni automatycznej zamiast pokrętła, które było w poprzedniej wersji. Mając do dyspozycji taką dźwignię, na przykład łatwiej można intuicyjnie w czasie jazdy zmienić tryb normalny na sport. Wnętrze Land Rovera Discovery jest bardzo luksusowe. Użyte materiały są bardzo wysokiej jakości i przyjemnie się dotyka. Poza centralnym podłokietnikiem, który po otwarciu pełni rolę lodówki z regulacją chłodzenia, mamy do dyspozycji rozkładane podłokietniki z ręczną regulacją wysokości. Dla mnie te dodatkowe rozkładane podłokietniki są bardzo przydatne, bo skracają dystans, a samochód jest naprawdę szeroki. A tutaj zobaczcie dowód, że samochód nie tylko mi się podoba. Jeśli Tobie także się podoba, poproszę o kciuk w górę. Na każdym kroku widać dopracowane szczegóły, na przykład ten emblemat z samochodem Discovery. Przednie fotele są regulowane aż w 20 kierunkach. Posiadają funkcję masażu, są wentylowane i podgrzewane. Nie zapomniałem też o haczyku, na którym można powiesić torebkę. Bardzo żałuję, że nie mogę Wam zademonstrować, jak perfekcyjnie brzmi system muzyczny Meridian 3D o mocy 400 W, składający się z 12 głośników i z subwoofera. Ja jestem zachwycony. Elektryczna regulacja fotela działa praktycznie w każdym kierunku. Ja bez problemu sobie dopasowałem pozycję i sądzę, że też nie będziecie mieli z tym najmniejszego problemu. Nawet elektrycznie możemy regulować zagłówek na wysokość. Z pozycji kierowcy też możemy otworzyć elektrycznie otwieraną klapę bagażnika. Zobaczcie. Napiszcie w komentarzu, jak oceniacie wnętrze. Czy Wam się podoba? Jeśli tak, to oczywiście też poproszę o kciuk w górę. Tylną klapę możemy oczywiście też otworzyć pilotem. Wraz z klapą otwiera nam się taka ławeczka, na której można usiąść. Mi osobiście się bardzo podoba to rozwiązanie. No dobra, a w jaki sposób tutaj, co zrobić, jeśli chcemy mieć dużą powierzchnię? No to robimy w ten sposób. Składamy tylne oparcia. Zagłówki składają się same. Przednie fotele się odchylają. Teraz już mamy złożoną część tylną siedzeń.
No i teraz składamy drugi rząd. Patrzcie, z ogłówki. I się wszystko samo elegancko, automatycznie składa. Nic nie musimy robić. Przy okazji tutaj mamy chyba takie miejsce na roletę. Tak by to wyglądało, nie jestem do końca pewny, ale pasuje tutaj idealnie. Więc ja tutaj położyłem. Trochę demontaż tej rolety wymaga wprawy, no ale da się to wszystko oczywiście zrobić. Patrzcie, jak to ta przeszklenia wygląda. Ładnie. No dobra, ale przewieźliśmy to, co chcieliśmy. Więc składamy fotele. No i jest. Co tutaj jeszcze mamy? Mamy możliwość podwyższać lub obniżać. A to jest akurat półeczka chowana. Półeczka się chowała. A tu mamy podwyższanie. Podnoszenie. I opuszczamy. Dobra. No i co? Jeszcze mamy hak. Hak holowniczy, który oczywiście jest wysuwany automatycznie. No i teraz sobie chowamy hak. Tutaj mam takie wykończenie z drewna albo ala drewna. Oczywiście głośniczek. Wszędzie skóra. Podłokietnik z dwoma miejscami. Beczki. Tutaj można to jeszcze w ten sposób złożyć, jeśli coś chcemy przewieźć więcej. Fotel ma regulację elektryczną. Przesuwany jest ręcznie. Tutaj. Po manualnym przesunięciu do przodu środkowej kanapy jest możliwość zajęcia trzeciego rzędu siedzeń.
Samo wejście może nie jest najłatwiejsze, ale z pewnością obniżenie zawieszenia w tym trochę pomoże. Jak już uda nam się znaleźć miejsce, nie powinniśmy natomiast narzekać na ciasnotę, a nawet znajdziemy tam takie udogodnienia jak schowki, podgrzewane siedzenia, nawiewy, lampki do podświetlenia oraz głośniki. Długość Land Rovera Discovery wynosi prawie 5 metrów. Szerokość z lusterkami to 2 metry i 22 cm, a wysokość to 1,88 m. Masa własna prezentowanej wersji wynosi 2366 kg, a maksymalna masa holowanej przyczepy to 3500 kg. Wjeżdżając w trudniejszy teren, warto zmienić tryb jazdy, który zmieniamy tym pokrętłem. I mamy do wyboru. Tutaj tryb eko, komfortowy, trawa, żwir, śnieg, błoto, kolejny, piasek, skały, brodzenie. I załóżmy, na przykład wybieramy sobie błoto, kolejny, a następnie na ekranie wybieramy warunki terenowe i następuje zmiana wysokości. Co też się tutaj wyświetla oczywiście. I mamy wysokość odpowiednią. Tutaj przy okazji podgląd, jak działa napęd na 4 koła i można startować w teren. Zobaczcie teraz, jak pracuje z zewnątrz pneumatyczna adaptacyjna zawieszenia. Uważam, że jest to bardzo fajna funkcja. Prześwit może wynieść do 28 cm, a maksymalna głębokość brodzenia aż 90 cm. Jeśli się Wam też to podoba, to proszę kliknijcie kciuk w górę. Land Rover słynie z najlepszych napędów na 4 koła. Miałem okazję go też przetestować w błotnistym terenie z podjazdami, co zresztą można zobaczyć na karoserii. To nie jest tylko SUV bulwarowy, ale w mojej ocenie również rewelacyjnie sobie radzi w terenie. Zobaczcie teraz, jak działa i jakie ma funkcje kamera 360 stopni. Kamerkę możemy wywołać sobie w każdym momencie. Tutaj i samochód może być pokazywany z wielu pozycji. Co ciekawe, ten ekran jest tak fajnie animowany, że na przykład wciskając hamulec, teraz wcisnę, pokazuje nam się, że zapala się hamulec. Jak chcemy zobaczyć, jakie mamy światła, sprawdzamy tutaj od przodu. No i w tej chwili widzimy, jakie są światła. Jeśli je włączę na pełne światła, o, to się zapaliły. Teraz włączymy na automat, to będą takie dojazdy dziennej. Inne pozycje, no to mamy tutaj, 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 od przodu, widok od przodu z boku. Można sobie wiele po prostu rzeczy zobaczyć. Również jest to dostępne w trakcie jazdy. Przy pełnej prędkości możemy sobie obserwować, co się dzieje z przodu, co się dzieje przy krawężniku. W zasadzie wszystko, co tutaj mamy. Przy okazji jeszcze są takie opcje. Przy holowaniu można zobaczyć, co się dzieje. Tutaj do warunków terenowych, jak to wygląda. No ale najczęściej to są te drogowe warunki. No dobra, to sprawdźmy teraz. Zaparkujmy.
No i widać, jak dojeżdżamy sobie. Samolot jest wysoki, więc śmiało można przejechać przez krawężnik bez problemu. No i ruszamy. Zobaczymy, jakie będzie zużycie paliwa w mieście. No i tutaj możemy sobie obserwować na ekranie, jak daleko jesteśmy od krawężnika. Wszystko dokładnie widać. System start-stop można oczywiście wyłączyć, ale niestety po uruchomieniu znowu się załącza. Systemu start-stop. Mamy tutaj zawieszenie adaptacyjne i pneumatyczne z możliwością regulacji wysokości. Oczywiście bardzo komfortowe, naprawdę doskonale się tutaj czuję. Zresztą w ogóle samolot czuć w nim komfort. Taki luksus, wszystkie materiały są wysokiej jakości, miękkie, no naprawdę, no i też dodatkowo dźwięk silnika świetny jest. Przyspieszenie, mamy tutaj silnik 360 koni, benzyna z miękką hybrydą. Przyspieszenie od 0 do 100 wynosi 6,5 sekundy, także no wyobraźcie sobie, jaka to moc jest tego silnika. Jakie parametry ten silnik ma. A samochód waży prawie 2400 kg. Prawie. Troszeczkę ciut ponad ta wersja. Troszeczkę ciut mniej waży, ale niedużo brakuje do 2400 kg. Bez pasażerów oczywiście, kierowcy. Także masa jest duża, a mimo to parametry są perfekcyjne. To jest naprawdę duży, duży samochód, prawie 5 metrów długości. Także czuć te gabaryty. Ale można się poczuć jak arystokrata w takim samochodzie. No, reaguje błyskawicznie, naprawdę. Moc jest tutaj tego silnika super dopasowana. No, o tej porze niestety te korki są duże. To zużycie w związku z tym w mieście też będzie spore. Niestety. Ja już o tym wspominałem gdzieś, że są pieniądze, ta kierownica jest troszkę duża. Natomiast ja tego zdania nie podzielam. Dla mnie ona jest
w sam raz dla tego samochodu. To jest duży samochód z górnej półki. No, taka kierownica po prostu pasuje do niego, uważam. No, tutaj mijamy X5. To jakoś wydaje się taka mniejsza niż my. No jest to silnik absolutnie topowy. Najwyższy, jeśli chodzi o wersję benzynową, najmocniejszy. Brzmienie jest naprawdę niesamowite. Ten komfort jazdy, brzmienie do tego, to jest jakość wykonania tutaj, wykończenia. Sprawdziła przyjemność jeździć takim samochodem, naprawdę. Jadąc w trasie, no naprawdę fotele są fajne, nie czuć w ogóle zmęczenia. A, no jeszcze dodatkowo mamy tutaj masaż. Właśnie, zapomniałem o tym masażu. Masaż. No tu mamy masaż. No dobra, dojechaliśmy do celu. Wyszło nam zużycie 17,8 litra na 100 km. No ale mówię, no tutaj niestety po drodze były duże, duże korki i to miało duży wpływ na to. Odcinek 11, prawie 12 km. Gdyby to była taka normalna jazda miejska bez korków, no to przekonany jestem, że bez problemu byłby to wynik poniżej 15 litrów. Myślę, że może około 12, 13, 14, w zależności od warunków. W każdym razie na trasie ten wynik wyszedł, to spalanie wyszło około 10 litrów, gdzie też wyjeżdżając były duże korki. Więc sądzę, że gdyby jechać na trasie tylko i wyłącznie nie licząc to korków, no to byłoby to na pewno wynik poniżej 10 litrów, może 8, 9 na pewno bez problemu. Co sądzicie o tym samochodzie? Jak się Wam podoba? Napiszcie w komentarzu. Mam nadzieję, że podoba się Wam i dacie kciuk w górę. Oczywiście zapraszam również do subskrypcji. Dziękuję.